ale jaja, złapałem motorowego stopa. I to w ciągu 15 sekund. Halo? Today going to Agadir. Agadir? Yes. Okay. Okay, no problem. No problem. Come on. Wow. Gdzie ja mam postawić nogi? Wow. Nazywam się Patryk Suracki i zamierzam samotnie przemierzyć Afrykę Zachodnią. Aby lepiej poznać te miejsca, będę przemieszczać się wyłącznie lokalnymi środkami transportu, autostopem oraz o sile własnych nóg. Mam przy sobie wyłącznie namiot, rzeczy do przebrania, scyzoryk oraz kilka dolarów. Moim celem jest przyjrzenie się lokalnej ludności oraz ich zwyczajom. Jestem ubrany w krótkie spodenki. Mam ledwie polar i pod spodem krótki rękawek, kurtka, szalik i czapka schowana. Ale nie wiem, czy nie będę musiał wyciągnąć, bo no w zasadzie o poranku jest tutaj tak samo zimno w zimie, jak w Polsce. Nie wiem, czy nawet nie ma tutaj przymrozków, pewnie są. Myślę, że teraz jest maksymalnie 5-6 stopni. Leci mi para z ust. A zmierzam teraz na wylatówkę. Wczoraj sprawdzałem, to jest A7. Mam ze sobą pisak, muszę tylko zabrać jakiś kawałek kartonu. Chyba najlepiej wziąć stąd, bo tam dalej może nie być. No i dzisiaj spróbuję dojechać do Agadiru, myślę, że mi się uda. A z Agadiru nie wiem, czy czasem nie będę kupował autobusu, autokaru do Dakhli, bo to jest tak duży dystans. Troszeczkę szkoda mi czasu tracić tej trasy przez Saharę Zachodnią na autostop, także poważnie się zastanawiam nad tym, żeby po prostu z Agadiru busem dojechać już bezpośrednio do Dakhli. To będzie jakieś 1000 km. Jest godzina 8 z groszami. Jak widzicie, plac jest całkowicie pusty. Tutaj wszędzie wczoraj widzieliście, co się działo. Plac dzisiaj jest całkowicie pusty. Wszyscy poszli do pracy, wszyscy poszli spać, bo pracowali do późnych godzin nocnych, no bo to też jest ich praca. Ci wszyscy zaklinacze węży, no oni z tego żyją, to jest ich praca. No nie można ich nazywać inaczej, jak oni są po prostu no, zawodowcami w tym, co robią, bo to jest ich zawód. Więc pewnie teraz odsypiają, bądź być może pracują jeszcze w jakimś innym zawodzie. Chociaż wątpię. No jak widzicie, co jakiś czas tylko widać puste numery, bo to tutaj wczoraj były te wszystkie stoiska z jedzeniami i z innymi rzeczami, które wam pokazywałem. Tak wygląda plac Dżema Elfna o godzinie 8 z groszami. I jest cholernie zimno. Ale jaja, złapałem motorowego stopa. To w ciągu 15 sekund. Halo? Today going to Agadir. Agadir. Znów mam jakiegoś stopa fajnego. Hello, where are you going? Hello. Where you going? This way? I'm going to Agadir. Okay. Long John. Morning. Morning? Where? You have... I don't have money. Huh? No tak jeszcze... Nie jechałem. Okej, voila! Thank you, bye!
ale tam rżną na tym placu, na tym centrum głównym. Jestem tutaj w kawiarence, gdzie wszystkie ceny to nie wiem, 1/9, nawet myślę, że mniej. Może nawet 1/12 tego, co tam w niektórych przypadkach, więc... A wystarczy, że oddaliłem się ledwie kilkanaście kilometrów poza centrum. Taka jest różnica. No. Tu nie ma turystów. Ja tutaj nie spotykam już białych ludzi. Na placu Jamaetna spotykałem samych białych ludzi. Tam generalnie roiło się od turystów z Europy. Tutaj nie widzę już ani jednego. To pokazuje, jakimi ścieżkami podróżują turyści. Turyści podróżują tylko tam, gdzie przeczytają przewodników. Że coś jest znane, że coś jest popularne. Nie poznają prawdziwego oblicza danego kraju. Tu już się czuję zupełnie inaczej. Jest już zupełnie inny klimat Maroka niż ledwie kilka kilometrów, czy może kilkanaście w tamtą stronę. Jestem niesamowicie, wiecie, uradowany tym, że jaka trasa jest przede mną, że to dopiero początek. Że cały miesiąc przede mną, a już tyle fajnego się wydarzyło. Czuję się w tym jak ryba w wodzie, naprawdę. A przecież za chwilę przede mną cała Sahara. Ja muszę przemierzyć całą Saharę po to, aby znaleźć się na sawannie. I to nie koniec. I będę podróżował dalej Afryką Zachodnią, więc no jest to moja przygoda życia, no zdecydowanie. No i tak wiecie, jak się wyjedzie te kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt kilometrów poza tą strefę główną zamieszkania, to się trafia... Oh, it's only me. To się trafia na takie miejsce jak to, czyli miejsce już nieturystyczne. Miejsce prawdziwe. Tu jest prawdziwe Maroko. To jest prawdziwe Maroko. Nie te, które widzicie tam na tym placu. Tam trafiają wszystkie wycieczkowcy. Tu, właśnie w tym miejscu. Można zobaczyć, jak wygląda życie codziennych mieszkańców. A nie tylko tych żyjących z turystyki. Ale powiem wam, to kiepsko mi dzisiaj idzie, bo do Agadiru mam jeszcze 220 km. Halo! A przejechałem może, znaczy do Agadiru łącznie mam 250, a przejechałem może 30, może teraz 40, więc bardzo słabo to idzie. Słuchajcie, sprawa wygląda następująco, że udało mi się złapać autostopa. Co prawda nie jest to autostop w pełni darmowy, ustaliliśmy wspólną cenę, ja zaproponowałem 100 dirhamów. Pan siedzący obok, który ma na imię chyba właśnie Ahmed, zaproponował 150, dobiliśmy targu i... No i dobrze, no... Myślę, że w ciągu 2 godzin powinienem dotrzeć dzisiaj do celu. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze dzisiaj wsiądę w autobus do Dakt, więc to będzie naprawdę pożyteczny dzień. Bo w Agadirze nie za bardzo chce mi się siedzieć. To jest miasto jeszcze bardziej turystyczne od Marrakeszu pod pewnymi względami. Natomiast dotrę już do Oceanu Atlantyckiego i w zasadzie tym Oceanem Atlantyckim bardzo możliwe, że będę przemieszczał się już do końca swojej trasy. Którego tak naprawdę nie mam, bo podróżuję troszeczkę bez planu. Udało mi się dzisiaj dojechać do Agadiru. W dosyć łatwy sposób. Mamy godzinę 16, więc można powiedzieć, że jeszcze cały wieczór przede mną. No, thank you. I z tej stacji prawdopodobnie odjadę do Dakar, czyli takiego ostatniego przystanku europejskości, jeśli to tak można nazwać, takiego świata, jakiego my znamy. Na mojej trasie. Później już będzie Mauretania, później już będzie zupełnie inaczej. Zobaczymy, czy mają dla mnie bilety, bo chciałbym jechać dzisiaj o 21. Mamy jeden autobus o 19, drugi o 21. Przynajmniej zobaczyłbym trochę Agadiru. Może nie wiem, może napiłbym się gdzieś piwka. Mam nadzieję, że w Agadirze jest. No zobaczymy. Idę w każdym razie kupić jakieś bilety. Jeszcze okazało się, że mam tak naprawdę za mało wymienionej kasy. 410 dirhamów. Kosztuje bilet do Sahary Zachodniej. Nie wiem, czy przychodzę. No i muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie nie wiem, mogę zamienić dolary albo ewentualnie wybrać z ITM. I nikt nie wie, gdzie to jest. Przyglądam się ich poruszaniu się po drodze, ich jeździe. Przyglądam się, jak zachowują się piesi. I
Nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to, który system poruszania się po drodze jest lepszy. Nasz czy ich? My cały czas poruszamy się według ściśle określonych zasad. Wszyscy. I to wszystko jest świetne tak długo, jak długo każda z osób przestrzega zasad. Jeżeli jedna z osób zamyśli się albo świadomie nie będzie przestrzegała zasad, no mamy pewnie 60-70% szans na to, że nastąpi kolizja albo kogoś potrącimy, bo ktoś wykroczył zasady. Wiecie dlaczego? Bo my jeździmy na pamięć. Mamy ściśle określone przepisy, jeździmy na pamięć. Ja sam sobie zdaję sprawę z tego, że czasami nie myślę. Jadę i po prostu nie myślę, albo myślę kompletnie o czymś innym. Tutaj to nie wchodzi w grę. Tutaj musisz myśleć cały czas, ponieważ nikt nie jeździ zgodnie z zasadami. Nikt. Zasady tu nie obowiązują kompletnie. Wobec czego musisz myśleć cały czas. Twój umysł jest cały czas wytężony, ponieważ gdybyś się zamyślił, to jest po tobie. Nie ma jeżdżenia z zasadami. No i co? No i jakoś nie odnotowuję tutaj wypadków. Pewnie gdyby spojrzeć statystykę, mógłbym się pomylić. Nie wiem, jak wygląda statystyka. Trzeba by było ją zobaczyć. Może gdzieś jest do sprawdzenia, jak to wygląda. Trzeba by to podzielić przez liczbę osób, które jeżdżą samochodami, motocyklami, które poruszają się po przejściach. Ale ja nie wiem, która wersja jest lepsza. Nasza wersja, czyli poruszanie się zgodnie z przepisami, jest bardzo fajna. Wydaje się być wręcz idealna. Tak długo, jak długo wszyscy poruszamy się według tych samych zasad. Jeśli jedna osoba tą zasadę złamie, no to mamy wypadek. No i udało się. Dotarłem do Oceanu Atlantyckiego. Z tej okazji postanowiłem prezentować sobie truskawki. U nas nie ma, tutaj smakują lepiej. No może nie, że są smaczniejsze, tylko smakują lepiej, bo u nas teraz nie ma. Tak jest zawsze. No fajnie się potoczył ten dzisiejszy dzień. Miałem na początku wątpliwości co do autostopa, czy uda mi się opuścić tą... ja to nazywam aglomerację, jeżeli chodzi o Marrakesz. No nie było to proste, tak naprawdę połowę dnia opuszczałem właśnie tą aglomerację, ale później się udało. 4 złapane autostopy i w zasadzie idealnie na zachód słońca jestem na plaży. I od teraz będę przemieszczał się już wyłącznie oceanem, wzdłuż Oceanu Atlantyckiego, aż do Afryki Zachodniej. Dzisiejszą noc nie spędzę w Agadirze. Postanowiłem, że kupię bilety na autobus do Dakar, więc o godzinie 21 startuję. To już na zachodnią część Afryki, czyli tam, gdzie tak naprawdę rozpoczyna się ta moja prawdziwa wyprawa. Maroko ledwie liznąłem, mogę polecić, natomiast wiem, że muszę tutaj wrócić, żeby ten kraj tak naprawdę poznać od podszewki. To, co zobaczyłem na razie, bardzo mi się podoba i myślę, mi warto tu przyjechać również w zimie, również w styczniu. Nie jest to może taka pełnia naszego lata, ale taki maj już jak najbardziej, więc no co, ja jem truskawki i zmykam do Afryki Zachodniej. Idę zobaczyć tam, bo widzę, że chłopacy grają w piłkę. Nie no, pięknie naprawdę, uwielbiam. Uwielbiam podróże, kocham podróże. Podróże to jest coś, co mnie, słuchajcie, tak uszczęśliwia, że nie wyobrażam już sobie życia bez podróżowania. Podróże to po prostu już część mnie, najzwyczajniej w świecie. I jeśli ktoś by mi zabronił podróżować, to na dobrą sprawę trochę tak jakby zabronił mi żyć, bo podczas podróży naprawdę czuję, że żyję. Ja nie mogę być ciągle w jednym miejscu. Ja muszę się cały czas przemieszczać, bo inaczej czuję się, jakbym był zamknięty w klatce. Nie idzie mnie tak uwięzić. Powiem wam, że na zdjęciach i na nagraniach nigdy nie podobała mi się ta plaża. Zawsze jakoś tak wydawało mi się, że nie ma na niej klimatu. Jakaś taka szara, zbyt duża, zbyt szeroka. A tak naprawdę na żywo robi wrażenie, naprawdę. Nie wiem, jak się pływa w tym morzu, w tym oceanie w ciągu sezonu, bo nie mam pojęcia, jakie tutaj jest wejście do wody, ale śmiem twierdzić, że całkiem sympatycznie. Zaraz wam pokażę jedno z najpiękniejszych boisk piłkarskich, jakie widziałem na swoje oczy. Słuchajcie, tutaj tak naprawdę toczy się z
spotkanie za spotkaniem. Będę tak szedł wzdłuż plaży i cały czas widzę namalowane boisko i widzę masę osób, które cały czas gra w piłkę. A potem my się dziwimy, że my dostajemy w czambo od takich drużyn jak Senegal. Pewnie od Maroka też byśmy dostali. Bo oni mają technikę. A wiecie, jak się robi technikę? Technikę nie robi się tym, że się zapisze do jakiejś szkółki, się będzie dwa albo trzy razy w tygodniu chodziło grać po półtorej godziny. Tylko technikę się robi codziennie. Technikę się robi właśnie tutaj, w takich sytuacjach jak ta. Zobaczcie, oni nie mają boisk, oni mają plażę. Wykorzystują jak mogą. Gdyby nie to, że mam kontuzję, pewnie poszedłbym im pokazać, jaką mam technikę, ale... ale czuję, że to by się źle skończyło. Okej, zjadłem nie burgera na stacji PKP i był, o dziwo, całkiem niezły. Idę zobaczyć, czy jest już mój bus do Dakar, czyli oprócz tego, że to jest mój bus, to jest to też mój dzisiejszy nocleg. 1200 km, a to oznacza, że na miejscu będę dopiero jutro po godzinie 18. Odjazd jest, przypomnę, dzisiaj o godzinie 21. Sam jestem ciekawy, czy jest już podstawiony. Powiem wam, jest tutaj dużo cieplej niż w Marrakeszu. W sensie przede wszystkim noce. Jest wieczór i idę na krótki rękawek. To już o czymś znaczy. Dobra, szukamy busa. Stanowisko 20. Yes, Agadir to Dakar. Dobra, jest mój bus. Co? Trzymajcie się. Sahara Zachodnia okupowana jest przez Marokańczyków. No wszystko ze względu na złoża fosforanu, które się tutaj znajdują. Marokańczycy postanowili, że nie wypuszczą tej ziemi ze swoich rąk. A historia sięga bardzo odległych czasów, kiedy jeszcze Hiszpanie sprawowali władzę nad tym ziemią, kiedy to była jeszcze hiszpańska kolonia. Hiszpanie postanowili się wycofać, a rdzenne ludności koczownicze, które zamieszkiwały Saharę, uznały, że nie mają nic wspólnego z Marokiem i utworzą osobne, odrębne państwo o nazwie Sahara Zachodnia. Sahara Zachodnia generalnie jest nieuznawana przez większość państw. Nawet jak pisze się sobie jej nazwę na Google, to tak naprawdę oddzielona jest tylko takimi kreskowanymi liniami. Natomiast Marokańczycy roszczą sobie prawa do tych ziem. Postanowili, że zrobią referendum. I referendum to zamierzają wygrać. Jak to zrobią? No zrobią to w ten sposób, że od dłuższego czasu, już blisko od 20 lat, osiedlają swoich ludzi na tych terenach, Marokańczyków, oferując im wyższą płacę, mniejsze podatki, darmowe mieszkania. No i Marokańczycy dosyć chętnie osiedlają się na tych ziemiach. A w związku z czym jest tutaj coraz więcej. Jeżeli to referendum zostanie przeprowadzone wkrótce, to prawdopodobnie Maroko będzie mogło sobie roszczyć prawa do tych ziem już tak w sposób w pełni prawny. Na razie referendum nie ma od 20 lat, natomiast mi się wydaje, że władze marokańskie po prostu chcą doczekać się następnego pokolenia, które nie będzie mogło już za bardzo utożsamiać się z tymi ziemiami, z tymi ludami koczowniczymi, które niegdyś zamieszkiwały te ziemie. Jeśli chodzi o mieszkańców Sahary Zachodniej, czyli tak zwanych Sahrami, tak się nazywają ludzie, którzy mieszkają tutaj, są oni gorzej traktowani od Marokańczyków. Jest ich coraz mniej w dużych miejscowościach i w zasadzie ci, którzy postanowili pozostać w swoich domach, ci, którzy postanowili mieszkać w miastach razem z Marokańczykami, tak naprawdę
nie mają zbyt wielkiego głosu i prawa bytu. Bardzo często można znaleźć na internecie nawet nagrania, gdzie są gorzej traktowani przez policję, jeżeli próbują robić jakiekolwiek demonstracje, to tak naprawdę te demonstracje są natychmiast przerywane. No nie mają tutaj praktycznie żadnych praw. Są też tacy Sahrawi, którzy utworzyli osobny poligon Polisario i oni zamierzają walczyć o swoje ziemie. Maroko, aby się ich pozbyć, tak naprawdę wybudowało wielki mur na całą długość Sahary Zachodniej, to jest już od Maroka aż prawie tam do Mauretanii, mur oddzielający właśnie tą bojówkę, bo tak się ich nazywa, bojówkę Polisario, czyli tych, którzy chcą walczyć o swoje ziemię, którzy nie poddali się, którzy nie zamierzają mieszkać się z Marokańczykami pod jednym dachem, w jednym mieście. I oni sobie tam urzędują właśnie za tym murem. Nie wiem, czy planują, aby wybuchło jakieś powstanie. Myślę, że są za mało liczebni. Wiem, że wspierają ich Algierczycy i pozwalają przekraczać granice. Natomiast ja nie zamierzam się tam udawać. Zresztą trafić tam nie jest łatwo. Trafić tam można tylko i wyłącznie z Mauretanii pociągiem, którym będę jechał do oazy Atar Iteri. To jest właśnie jedna z tych stacji, o której Wam opowiadałem. Stacji, na której można coś zjeść, stacji, na której można zatankować auto. Oczywiście dookoła tej stacji jest jakaś drobna zabudowa, jest kilka mieszkań, jakieś domostwo, natomiast naprawdę wątpię, żeby ktoś tam mieszkał. Jest to taka oaza pośrodku niczego. Nie widać tam absolutnie żywej duszy, nie widać żadnych aut. Wszędzie powiewa tylko czerwona marokańska flaga. Na dowód tego, że Sahara Zachodnia jest zdobyta, czy też należy do Maroka. Tak jak wam mówię, Maroko roszczy sobie do niej prawa. W ogóle mam wrażenie, że te miasta, które mijamy po drodze, to takie trochę miasta widma. No ja, mimo że są fajnie postawione, nowo wybudowane, ciekawe deptaczki, to nie ma tam żywej duszy i to są to miasta na prędce stawiane przez marokański rząd tylko po to, aby osiedlić tam mieszkańców Maroka. No, jak przypuszczam, pomimo lepszych pensji, niższych podatków, Marokańczycy aż tak bardzo nie ganią się do tego, aby przeprowadzić się te tysiące kilometrów od swojej ojczyzny i od swoich rodzin. Maroko zostawiłem już daleko za sobą. Obrałem kurs na zachód. Prawdziwa, nieco dzika Afryka wciąż dopiero przede mną, ale każdego dnia, po każdym pokonanym kilometrze, jestem coraz bliżej realizacji swoich marzeń. Piasek Sahary i surowość tego terenu uświadamia mnie, że do Mauretanii coraz bliżej.